Cześć, witam Was dziś w nieco nietypowym odcinku, ponieważ nie będę gotował, a będę zmywał. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek sprzed kilku miesięcy, gdzie sprawdzałem, ile kosztuje pieczenie w piekarniku. W tamtym odcinku zapytałem Was, czy interesowałoby Was porównanie człowiek kontra zmywarka. W tym porównaniu nie chciałem sprawdzać, jak człowiek zmierzy się ze zmywarką pod kątem jakości zmywania, ale pod kątem kosztów. Jak dużo kosztuje zmywanie w zmywarce kontra to, jak dużo kosztuje zmywanie ręczne. Do sprawdzenia, ile prądu zużywa zmywarka, wykorzystałem aplikację oraz inteligentne gniazdko, dokładnie to samo, które wykorzystywałem w przypadku piekarnika elektrycznego. A jeśli chodzi o zużycie wody, to po prostu sprawdziłem stan swojego licznika. W ten licznik sprawdzał pobór wody tylko zmywarki, ponieważ w czasie pomiarów nie korzystałem z żadnych innych źródeł wody. Ale zanim przejdziemy do wyników moich pomiarów, powinniśmy opowiedzieć sobie nieco o cenach. Jeśli chodzi o cenę prądu, to u mnie kosztuje on 64 grosze za 1 kWh. Ja mam najpopularniejszą taryfę G11 i w cenie tych 64 groszy znajdują się już wszystkie podatki, opłaty za przesył itd. Ta cena po nowym roku prawdopodobnie wzrośnie. Jeśli chodzi o wodę, to w przypadku zmywarki wykorzystujemy tylko wodę zimną, ale w przypadku zmywania ręcznego wykorzystujemy wodę zarówno zimną, jak i ciepłą. Jeśli chodzi o ceny wody, to są one zdecydowanie bardziej zróżnicowane i sporo zależy od tego, w jakiej części kraju czy w jakim mieście się znajdujecie. Zazwyczaj na cenę wody składa się cena dostarczenia wody oraz cena za ścieki. W przypadku mojej spółdzielni za zimną wodę muszę zapłacić 10 zł 47 groszy za metr sześcienny, czyli za 1000 litrów, a za ciepłą wodę, bo ciepła woda jest do mnie bezpośrednio z sieci miejskiej dostarczana, 32 zł 34 grosze. Jeśli macie swój pies, to te ceny oczywiście będą się troszkę różnić i tak naprawdę ciężko jest wyliczyć, ile kosztuje litr takiej ciepłej wody, bo to zależy od tego też, jaką ona ma temperaturę. Oprócz tego do zmywania będziemy potrzebować płynu. W przypadku zmywania ręcznego taki najtańszy płyn, który znalazłem w markecie, kosztował 2,50 zł za litr, a taki płyn renomowany firmy, której reklamy możemy często zobaczyć w telewizji, jest chyba jednym z najpopularniejszych płynów w Polsce, kosztował 5 zł za litr. Większość zmywarek do zmywania wykorzystuje kostki albo kapsułki. Ja w przypadku swojej zmywarki mam system automatycznego dozowania, więc zamiast kostek i kapsułek mogę wykorzystywać płyn i nabłyszczacz, które wlewam osobno i zmywarka sobie pobiera odpowiednią ilość. Jest to bardzo wygodne i ja najczęściej stosuję właśnie takie detergenty w płynie, ale na potrzeby tego odcinka przyjąłem, że będziemy wykorzystywać kostkę. Jeśli chodzi o kostkę, to najtańsza kostka w markecie kosztowała 27 groszy za sztukę, a taka najdroższa i najbardziej renomowana kostka to był koszt 57 groszy. Kostki większości producentów, których reklamy możecie zobaczyć w telewizji, kosztują od 40 do 50 groszy w zależności od tego, jak duże kupujecie opakowanie i jaki to jest producent. Ale oprócz kostki do zmywarki musicie wykorzystywać również sól. Specjalistyczna sól do zmywarki kosztuje około 5 zł za kilogram, ale niektórzy wykorzystują również sól kuchenną, ważoną, chlorek sodu i koszt takiej soli to wtedy jest mniej więcej 1,50 zł za kilogram. Producenci oczywiście nie rekomendują takich rozwiązań. Jeśli chodzi o sól do zmywarki, to nie wsypujemy jej bardzo często. Ja nie pamiętam, kiedy dodawałem sól do swojej zmywarki po raz ostatni, a moja zmywarka mieści około 2 kg soli, dlatego cenę soli w tych obliczeniach sobie pominiemy. Podobnie jak w przypadku ręcznego zmywania, pomijamy sobie cenę gąbek czy zmywaków. Zanim przejdziemy jednak do obliczeń, to powiedzmy sobie jeszcze troszkę o zmywarkach. Moja zmywarka, którą kupiłem nieco ponad rok temu, wtedy znajdowała się w klasie energetycznej A++. W 2021 nastąpiła jednak zmiana klas energetycznych i teraz moja zmywarka znajdowałaby się w klasie energetycznej E. Większość zmywarek to kategoria E albo D. I jeśli swoją zmywarkę kupiliście w przeciągu ostatnich kilku lat, to prawdopodobnie ilość zużywanej wody i ilość pobieranej energii będzie bardzo podobna do tej ilości, którą wykorzystuje moja zmywarka. A teraz przejdźmy już do kosztów zmywania w zmywarce. Ja w swojej zmywarce mam kilka trybów. Jednym z nich jest tryb 70 stopni. Jest to tryb, który ma najwyższą temperaturę i służy do tego, aby zmywać rzeczy, które są mocno zabrudzone. Ja do zmywarki pakuję wszystko. Garnki, patelnie i tak dalej. Nie obmywam tego wcześniej i dlatego bardzo często korzystam z tego trybu 70 stopni. W trybie tym zmywarka zużywa około 19 litrów wody i 1,4 kWh, co przekłada się na koszt w zależności od tego, jakiej użyjecie kostki. W przypadku tej najdroższej kostki będzie to 1,65 zł, w przypadku tej kostki najtańszej ze sklepu 1,35 zł. Tryb 70 stopni, jak niektóre tryby, posiada również możliwość włączenia go na jedną, drugą załadunku. Wtedy zużywa 14 litrów wody i 1,121 kWh w przypadku jednego zmywania. I wtedy koszt to 1,48 zł w przypadku droższej kostki albo 30 groszy mniej w przypadku kostki tańszej. Poza tym często korzystam również z trybu ekonomicznego 50 stopni. Jego używam wtedy, kiedy nie mam jakichś patelni albo innych bardzo
zabrudzonych rzeczy. Tryb ekonomiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest najtańszy, ale jest też najdłuższy, bo zmywanie w nim zajmuje ponad 4 godziny. Ale w przypadku trybu ekonomicznego ilość zużywanej wody to tylko 11 litrów, a ilość zużywanej energii to około 1,14 kWh. W przypadku wykorzystania droższej kostki koszt jednego zmywania to złoty 40 zł, a w przypadku kostki tańszej tylko złoty 10 zł. Tryb ekonomiczny ustawiony na jedną drugą załadunku również wykorzystał 11 litrów wody, ale zużył nieco mniej energii, bo tylko 0,85 kWh, co przełożyło się ostatecznie na 92 grosze w przypadku wykorzystania kostki tańszej, albo złoty 22 zł w przypadku wykorzystania kostki droższej. Jeśli zależy nam na czasie, to najlepiej wykorzystać tryb Quick Shine, czyli tryb codzienny, tryb 60 stopni. Zmywanie w tym trybie jest możliwe tylko w opcji pełnego załadunku i zajmuje około 58 minut. Zmywanie jest nieco droższe niż w trybie ekonomicznym, ale nie jest droższe o wiele. Taki tryb wykorzystuje 16 litrów wody i około 1,08 kWh, co przekłada się odpowiednio na złoty 12 zł w przypadku użycia tej kostki najtańszej, albo złoty 42 zł w przypadku użycia tej kostki najdroższej. W mojej zmywarce znajduje się również kilka innych trybów, z których zazwyczaj nie korzystam, może z wyjątkiem trybu auto. Tryb auto jest to taki specyficzny tryb, który dobiera odpowiednią temperaturę, odpowiednią ilość wody oraz odpowiednią ilość detergentu w zależności od tego, jak bardzo naczynia są zabrudzone. W jaki sposób zmywarka to robi, powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, ale wiem, że z pomiarów tego trybu wynikało, że naprawdę ilość zużywanej wody oraz ilość zużywanej energii potrafi się bardzo od siebie różnić. W tym trybie zmywarka pobierała od 11 do 20 litrów wody oraz od 0,95 do 1,25 kWh. No i tutaj w zależności od tego, czy wykorzystujemy kostkę najtańszą, czy kostkę najdroższą, ten koszt potrafił wahać się od 98 groszy aż do złotych 55. Jak widzicie, koszt jednego zmywania to od złotówki do złotych 50. Na koszt zmywania składa się koszt wody, który zazwyczaj wynosi od 8 do 10%, koszt energii elektrycznej, który wynosi od 45 do 65% oraz koszt kostki, który wynosi od 25 do 40%. Im droższą kostkę wykorzystacie, tym jej udział w koszcie ogólnym będzie większy. A jak takie koszty przekładają się na takie codzienne zmywanie? Ja ze zmywarki korzystam mniej więcej 20 razy w ciągu miesiąca, ale jeśli wykorzystywalibyśmy tą zmywarkę każdego dnia i używalibyśmy do tego najpopularniejszego trybu Quick Shine, trybu szybkiego, to koszt zmywania, i mówię tutaj o koszcie wody, koszcie energii elektrycznej oraz koszcie kostki w przypadku wykorzystania tej najdroższej kostki za 57 groszy, wyniósłby około 42 zł. Ja zmywarkę posiadam od roku, wcześniej zmywarki nie miałem i już teraz wiem, że ona oszczędza na pewno bardzo dużo mojego czasu. Muszę przyznać Wam szczerze, że zmywarka to jeden ze sprzętów, który uważam za najbardziej pomocny i najważniejszy w gospodarstwie domowym. Tak naprawdę jest to jeden z trzech sprzętów, bez których teraz nie wyobrażam sobie życia. Poza zmywarką są to również suszarka oraz taki okrągły robot sprzątający. Teraz będzie okazja, żeby sprawdzić, jak dużo tego czasu mojego oszczędza oraz czy jest ode mnie bardziej ekonomiczna, czy ja przy zmywaniu wykorzystam wody mniej. Wszystko będę mierzył stoperem. Jeśli chodzi o ilość zużywanego płynu, to jeden taki klik to jest mniej więcej 1 ml płynu, a jeśli chodzi o ilość zużywanej wody, to w przypadku zmywania ręcznego, podobnie jak w przypadku zmywarki, sprawdzę sobie stan licznika. W tym przypadku będę wykorzystywał i wodę zimną, i wodę ciepłą. Mój zlew jest zlewem jednokomorowym. Projektując kuchnię, wiedziałem, że będę mieć zmywarkę, więc nie zależało mi na dużym zlewie. Jeśli chcielibyście to robić bardzo ekonomicznie, mielibyście dwa zlewy, to moglibyście te naczynia sobie wcześniej namoczyć, przepłukać i tak dalej, wtedy wykorzystalibyście na pewno mniej wody. Będę teraz zmywał w taki sposób, jakbym zmywał to normalnie, czyli nie będę cały czas trzymał odkręconej wody, będę ją co jakiś czas odkręcał, co jakiś czas zakręcał, ale nie będę też tego wszystkiego namaczał. A teraz trzymajcie za mnie kciuki i zobaczymy, jak dużo czasu zejdzie mi ze zmywaniem oraz jak dużo wody oraz detergentu wykorzystam.
No i udało mi się to wszystko pozmywać, ale pozwólcie, że zanim przejdę do omówienia wyników, zapytam Was, czy interesowałby Was filmik o jednym ze sprzętów, o których już wcześniej wspominałem, a mianowicie film o robocie sprzątającym. Jak takie roboty sprzątające działają, na ten temat filmów w internecie jest wiele, ale ja nie spotkałem się jeszcze z takim, który omawiałby kwestie ekonomiczne i na przykład pokazywał, ile praca takiego robota przez rok będzie kosztować. Jeśli ten temat byłby dla Was interesujący, to chętnie taki odcinek przygotuję. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy jest to fajne, czy jest to niefajne. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii. A teraz przejdźmy już do wyników tego eksperymentu. Jeśli chodzi o zmywanie, to na początku wspominałem o tym, że nie będę namaczał naczyń. Później jednak uznałem, że mam ich tak dużo, że warto je namoczyć, bo dzięki temu będzie to zmywanie mi szło łatwiej. Tak jak wspominałem wcześniej, raczej nie czuję się mocny w zmywaniu, nie zmywam dużo, więc podejrzewam, że ci z Was, którzy mają lepsze doświadczenia, na pewno poradziliby sobie lepiej, wykorzystaliby mniej wody i zrobiliby to szybciej. Mi to zmywanie zajęło ponad 40 minut. Wykorzystałem 18 litrów wody zimnej i 28 litrów wody ciepłej. No i to było moje zaskoczenie, bo podczas zmywania wydawało mi się, że jednak tej wody zimnej wykorzystuję dużo więcej niż wody ciepłej. Zmywając starałem się być dokładny i chyba najwięcej wody traciłem na płukaniu tych wszystkich rzeczy. Najbardziej wkurzało mnie, kiedy wydawało mi się, że już coś mam umyte, później opłukiwałem, a okazywało się, że coś tam się jeszcze znalazło. Na pewno na tym miałem spore straty. A jeśli chodzi o kwestię ceny, to 18 litrów zimnej wody to jest koszt mniej więcej 19 groszy. Dużo droższe jest te 28 litrów wody ciepłej, bo u mnie jest to koszt około 90 groszy. A jeśli chodzi o ilość płynu, którą zużyłem, to wykorzystałem 12 klików. Jeśli byśmy wykorzystywali ten płyn najtańszy, to kosztowałoby to 3 grosze, a jeśli wykorzystywalibyśmy ten płyn najdroższy, to byłoby to groszy 12. Razem daje tu sumę od złoty 12 do złoty 15. Jeśli chciałbym zmywać ręcznie i zmywałbym taką ilość naczyń każdego dnia, to w ciągu miesiąca wydałbym mniej więcej 34,50 na ciepłą, zimną wodę oraz płyn. Poza tym straciłbym każdego dnia 40 minut, co w skali miesiąca daje około 20 godzin. Zmywanie ręczne na pozór wydaje się nieco tańsze, ale pamiętajcie, że są to tylko pozory, ponieważ Wasz czas również kosztuje i oszczędność kilku złotych w skali miesiąca, biorąc pod uwagę, że musielibyście wykorzystać 20 godzin na to ręczne zmywanie, jest to oszczędność bardzo pozorna, więc zmywarka jest zdecydowanie bardziej ekonomiczna niż ręczne zmywanie. To będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami TopGara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!